Cześć, cześć, cześć. Witajcie, drodzy widzowie. Pobieramy sobie, właściwie już pobraliśmy Fedorę 34 Gem Live Image. I to jest przez wielu, wielu oczekiwana wersja Fedorki. Z pulpitem KDE i ciekawe, bo pobrało się z polskiego serwera. Tutaj wszystkie są te różne wersje: Astronomia, Neuro, Design Suite, Games Live, to jest olbrzymie ISO 4 giga. No i właśnie Fedora Labs, Python Classroom, Robotics Scientific i właśnie Gem dla muzyków głównie. Także to mamy już na gwizdku i sprawdziliśmy sumy kontrolne i teraz spróbujemy to wgrać na czystą płytkę DVD, dlatego że to jest na tyle wartościowe czy ciekawe wydanie tej dystrybucji, że warto mieć to zarchiwizowane na płytce. Pamiętam, że ten XFBN był trochę zepsuty przez w kilku ostatnich wersjach Budgie i innych. Zobaczymy, czy nam tutaj wystartuje. Także robimy BN. Widzieliście, prawy klik, Open with XFBN i BN Image to dysk. Is not currently implemented. Trudno. Można to podobno przez DD, ale ja zawsze po najmniejszej linii oporu staram się działać, także sobie przeskoczymy po prostu do innej dystrybucji na gwizdku i stamtąd sobie to nagramy. A na dzisiaj tyle. Dzięki za uwagę. Nie wiem, czy zauważyliście, że Advaita znowu zaczęła działać. Ona chyba tak co drugi raz. Ale no, mimo wszystko lubię to. Tego Xubuntu. Na razie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.